dzisiaj jak przygotować kolejną smaczną zupę. Jest to jedna z moich ulubionych, zajmuje drugie miejsce w rankingu od razu po zupie grzybowej. Będzie to pieczarkowa, którą podam z makaronem. Oto produkty, które wykorzystam do przygotowania tej smacznej zupy. Pół kilograma pieczarek, kilka cebulek dymek, wykorzystam także kilka szczypiorków. Pieczarki podsmażę na maśle, około 2-3 łyżek będzie potrzeba. Jedną papryczkę chili, ponieważ ja lubię ostre potrawy, więc dodam, ale jeśli ktoś woli łagodniejsze, tej papryczki dodawać nie musi. Potrzebny będzie oczywiście bulion. Ja już mam przygotowany wcześniej bulion drobiowy, około 2 litrów. Z przypraw wykorzystam około łyżki majeranku, a także sól i pieprz. Do zawielenia wykorzystam śmietanę, około 3 łyżek. Makaron typu rurki mam już ugotowany. Będzie potrzebna również natka zielonej pietruszki do dekoracji i lepszego smaku. Zaczynam od pokrojenia dymki na plasterki. Wykorzystam także część szczypiorku, podzielę oczywiście go na drobniejsze części. Pieczarki kroję w plastry. Najmniejsze pieczarki pozostawiłam w całości. Pozostała mi do pokrojenia tylko papryczka chili. Drobno posiekam. Ja dodaję z nasionami. Lubię, jak zupa jest pikantna. Przelewam bulion do gara. Podgrzeję, a w międzyczasie podsmażę cebulkę, pieczarki i papryczkę. Wrzuciłam masło na patelnię. Jak się rozpuści, wrzucę cebulkę i papryczkę chili. Wrzucam cebulkę i papryczkę i będę podsmażała do momentu, jak cebulka się zeszkli, a papryka zmięknie. Cebulkę mam już zeszkloną, to jest młoda cebulka, więc ona nie wymaga długiego smażenia. Wrzucam teraz pieczarki i też podsmażę kilka minut. Pieczarki mam już dobrze podsmażone. Ja robię to na maśle, ponieważ zyskują naprawdę doskonałego smaku. Czas na przyprawy. Łyżka majeranku. A tak, ze 2 szczypty pieprzu. Wszystko przemieszam i za moment dodam szczypiorek. Dzięki temu zupa będzie lepiej smakowała, no i będzie oczywiście ładniej wyglądała. I szczypiorek, i tylko do momentu, jak szczypiorek zmięknie. I za moment wszystko przełożę do gara z bulionem, który zaczął już się gotować. Przekładam do garnka. Całość podgotuję około 10 minut i wtedy doprawię solą, jeśli będzie oczywiście taka potrzeba. Zupa jest już gotowa. Ja nie będę jej soliła, ponieważ jest odpowiednio słona. Pozostało mi tylko zupę zaprawić śmietaną. Oczywiście, jeśli ktoś woli wersję light, nie musi śmietaną zaprawiać. Też jest bardzo dobra. I wlewam do zupy. Wymieszam i za moment wyłączę gaz i
podaję zupę na stół. Moja pyszna zupa jest już gotowa. Po domu rozchodzi się znakomity zapach. Jej przygotowanie, jak widzieliście, jest bardzo proste i robi to się bardzo szybko, pod warunkiem, że oczywiście ma się gotowy bulion. Przygotowanie to około 20 minut. Jeszcze listki, natki zielonej pietruszki dla urody i zdrowotności. Oczywiście tę zupę można podać również z ziemniakami zamiast makaronu, też jest równie smaczna. A zatem gorąco polecam, życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na kanał smakkujaw.pl.